Cześć wszystkim, Myszu z tej strony, witam was w kolejnym odcinku Need for Speed Underground 2. Tym razem będzie to pierwszy odcinek specjalny poświęcony outrunom, tudzież outranom. Postanowiłem go zrobić, bo w sumie chciałbym wam wyjaśnić kilka spraw, a myślę, że taki luźniejszy odcinek będzie na to świetnym sposobem. Przyciszę sobie tylko trochę muzykę, bo nie słyszę własnych myśli. Więc tak, kwestie jakie chciałem poruszyć to dlaczego nie będę robił już let's playów z takich Need for Speedów jak Most Wanted czy Carbon i dlaczego nie gram w Need for Speed World, bo to o to cały czas pytacie, a mam nadzieję, że jeśli odpowiem na to tak głosowo, to informacja ta trafi do większej ilości osób. Otóż, jeśli chodzi o Need for Speed Most Wanted i Need for Speed Carbon, nie będę z tego robił let's playów, bo chciałbym robić let's playe tylko z gier, które mi się podobają, które mnie kręcą, a niestety no Need for Speed Most Wanted i Carbon się do tych gier nie zaliczają. Dlaczego? Jeśli chodzi o Most Wanted, jest dużo mniejsze uczucie nienawiści, aczkolwiek trochę też jest. O co chodzi? O to, że te dwie pozycje już nieco dla mnie są przesadzone. Moim zdaniem, oczywiście jest to moje zdanie, macie prawo się z nim nie zgadzać. No nie wiem, tuningowanie takich samochodów jak Porsche Carrera, nie wiem, Lamborghini Gallardo, czy Audi Le Mans, to już jest grubo przesadzony sposób na rozwijanie gry. No to jest głupota. Może można je tuningować wizualnie, ale wsadzanie w takie samochody na przykład Nitro, to już jest dla mnie zabieg kretyński. No co będzie następne? Silnik rakietowy, czy nie wiem, silnik nadświetlny z Millennium Falcon, no to jest trochę głupota moim zdaniem. Takich samochodów już nie trzeba ulepszać, one świetnie sobie radzą nawet i bez tych wszystkich dodatków, więc nie ma sensu ich tam wciskać tak na siłę. Poza tym fabuła Most Wanted jest jeszcze ok, ale Carbon jest dla mnie beznadziejny pod każdym względem. Jedyny plus jaki ma Carbon to tuning, który jest bardzo, bardzo dobrze wizualny i gdyby Need for Speed Underground 2 miał taki tuning, taki system tuningu, to niewątpliwie byłby to najlepszy Need for Speed w historii. Niestety musieli ucisnąć tam takie samochody jak te właśnie wymienione wcześniej, co dla mnie jest głupotą, jak już mówiłem, więc no na tym przegrywa w moich oczach. Co jeszcze? Need for Speed World jest dla mnie głupi, kretyński i debilny, bo jest to nic innego jak wycięte trasy z Undergrounda, Most Wanted i Carbona wklejone w jedną grę i nafaszerowane mikropłatnościami. No nie jest to nikomu do niczego potrzebne. Fajnie się jeździło przez pierwsze kilka minut. Później mi się tak znudziło, że dosłownie usypiałem nad tą grą. I robienie w kółko jednego wyścigu, żeby dorobić się czegokolwiek, to była dla mnie katorga. Poza tym wielu z was zarzuca taki niuans dla mnie, że Need for Speed Carbon i Most Wanted są lepsze, bo mają fabułę. Owszem, Most Wanted ma fabułę całkiem fajną, ale Underground 2 też ma fabułę i też całkiem fajną. Jeżeli skupiacie się tylko na tym, że się jeździ i wjeżdża do garażu i przerabia samochody, to już nie moja wina, że jesteście zaślepieni i nie widzicie tej fabuły. Fabuła jak najbardziej jest w tej grze. Wystarczy przyjrzeć się cutscenkom, to, że nie jest reżyserowana, to, że nie jest robiona w formie, nie wiem, animacji, to nie znaczy, że jej nie ma w ogóle. Cóż miałem jeszcze rzec? Moim zdaniem
fabuła jest całkiem... Co jest? Jaka hamuwa? Moim zdaniem fabuła jest całkiem udana, a to jak wygląda... No bez jaj. O, dobra, zaskoczyło. A to jak wygląda jej odbiór przez was, to już jest kwestia indywidualna. Karbonowa fabuła jest dla mnie kretyńska, a jedyna różnica między fabułami w Karbonie i Most Wanted a Undergroundem 2 jest taki, że tutaj tych osiągnięć nie widać tak namacalnie. Mam na myśli to, że też zdobywamy przecież kolejne części miasta, a to, że nie są na mapie zaznaczone kolorkiem naszej drużyny czy jakimś specjalnym znaczkiem, no to jedno nie wyklucza drugiego, tak? Może jest to mniej widoczne, mniej rzucające się w oczy, ale to nie znaczy, że nie ma to miejsca w ogóle. Unico Performance Upgrade. Szybko. Cóż to za Unico Performance Upgrade? Zapewne coś mało przydatnego, bo na początku wątpię, żeby dawali przydatne klamoty. Ale przejedziemy się zobaczyć. No i co do tych gier, to chyba wszystko. No po prostu wiem, że każdy ma swoją opinię, więc nie zamierzam się z wami kłócić. Miejcie sobie swoją, ja będę miał swoją i zdania nie zmienię. Nieważne, co mi będziecie pisać, mówić. Nikogo nie zamierzam urażać tym, tą moją opinią. Przynajmniej nie chciałbym nikogo urazić. Po prostu, no... Nie podobają mi się te gry, a skoro mi się nie podobają, to nie ma sensu, żebym z nich robił let's play'e. Sami powinniście dobrze wiedzieć, że robienie let's play'a z gry, której się nie lubi, czy nie sprawia nam przyjemności, nie będzie fajne też do oglądania. Jak widzicie, outruny na razie są prościutkie. Nie mam z nimi... Zresztą nigdy nie miałem z nimi większego problemu. Znaczy, może skłamię trochę, że nigdy, bo zdarzają się takie... upierdliwe bestie, co potrafią się oddalić na 297 metrów, a później dostają jakieś turbiny magicznej i nie da się oddalić o te 3 metry. Potem z frustracji się wpada na jakiś inny samochód i całe prowadzenie idzie się paść z krówkami. Ale na razie nie ma tragedii. Pierwsza nagroda. Coś mi się ubzdurało, że pierwsza nagroda będzie po 10 outronach, czy 9. A to już? Wprawdzie wyście nie widzieli, że ja robiłem już chyba jeden outron, bo robiłem go na live'ie, który później i tak okazał się niewypałem, bo zwyczajnie no, nie streamował mi program, co było dla mnie strasznym bólem. Dlatego chwilowo robię sobie taki odpoczynek od live'ów i dlatego też właściwie i bez waszego zdania zgodziłem się, chociaż i tak właśnie to zdanie królowało, ale bez waszego zdania zgodziłem się, że najlepsze będzie robienie osobnych filmików z outranów i URL-i, bo no zwyczajnie nie dość, że nie wszyscy zobaczą nie wszyscy zobaczą live'y, chociaż w sumie można obejrzeć audycję archiwalną, z tym nie było problemów, to no jednak mam jeszcze problemy z ogarnięciem tych live'ów, tym bardziej, że XSplit przestał udostępniać kodek AAC, który umożliwia dystrybuowanie dźwięków w jako takiej jakości. No ten kodek, który teraz udostępniają w licencji darmowej, jest dla mnie beznadziejny i dla was także, podejrzewam. Dla was tym bardziej podejrzewam w sumie, bo no wielu z was narzekało na live. Ale cóż, no po co się męczyć, skoro można wybrać rozwiązanie dobre i dobre dla wszystkich w sumie, wygodne dla wszystkich. Wiedziałem, że się nie zmieszczę, ale w sumie klepać go nie muszę, to co mi tam. Minutka została, spokojnie, zdążymy.
w tym odbieraniu unikatowych części nie rozumiem, po co mam jechać w jakieś tam miejsce, tak jak jechałem teraz, i później stamtąd muszę dymać do sklepu. Czemu nie mogę po prostu jechać do sklepu? Takie to trochę jakby na siłę rozciąganie fabuły. No i właśnie tu się ujawnia to, że ja jestem świadom, że Underground też ma jakieś swoje błędy, ale te błędy mi tak bardzo nie przeszkadzają. W ogóle bolączką chyba całej serii Need for Speeda, znaczy przynajmniej pamiętam, że Most Wanted to jeszcze było, nie wiem jak w Carbonie, bo w Carbonach tak strasznie nie zagrywałem się, ale w Most Wanted też to było. Chodzi mi o to, że samochody... Nie. Aha, mam do wyboru. No tak, dobra, już sobie przypominam. Czyli mam do wyboru nowy silnik, nową skrzynię biegów lub opony. Kurczę, nie widzę... To jest takie branie kota w worku, bo nie widzę, które co mi... wiem, które co mi doda w sumie, ale nie wiem, ile mi tego doda. Więc tak, silnik... Silnik się w miarę szybko odblokuje, no my chyba weźmiemy skrzynkę. Weźmy skrzynkę. Dobra, bierzemy skrzynię. Serio? Obviously, so was someone else. They just scored you one of a kind mod. Way to go. Ja jakiejś magicznej różnicy nie widzę, no ale niech jej będzie. Tutaj kolejny przeciwnik nam śmiga. Obróć się. No. No i co, jest jakaś różnica w tej skrzyni? Ja specjalnej na razie nie odczuwam, ale to w sumie mogłem najpierw wjechać na dyno i sobie mniej więcej zapamiętać konfigurację z dyno. No kurczę. Czasami ich dorwać z tym zaproszeniem to jest trudniejsze niż dorwanie ich już w samym wyścigu. Chodź tu, dziadu jeden. No, stój! Stój, Franca! Zrobimy sobie jeszcze ten wyścig jeden z nim i kończymy. No bo te odcinki są tranów, nie ma co ich rozciągać jak gacie. Nie, wiedziałem! Nie tam. Resetuj się. Gdzie uciekasz? Chodź tu. Gdzie tam jedziesz, Franco jedna? Wiedziałem, że się nie wyrobię. Oj, ale zrobimy go spokojnie. Ja się tak łatwo nie poddaję. Nie zajeżdżaj drogi. O, to skubaniec. W ostatniej chwili go wyczułem z tym zakrętem. Teraz chyba będzie w lewo skręcał, albo w prawo. W prawo będzie skręcał pewnie. Nie. Dobra. Drafta sobie z siebie ściągnę. Też będę tak jeździł jak pijak, jak on. Dobra, chyba się nie dogadaliśmy z nim. Okej. Okay. Nie, to było takie trochę, jak to się mówi po polsku, confusing. Niezręczne. Nie zrozumieliśmy się w każdym razie. No ale już się chłopak gubi. Powolutku. Ślicznie. Lubię ten zakręt. Fajnie się w niego wchodzi. Oj, źle pojechałem. Teraz stracę.
Dobra, miałem poduszkę powietrzną firmy Taxi. Chciałem na autostradę mu uciec, ale mi nie wyszło. Więc zrobimy podejście numer 2. Czyż się zagapiłem na mapę. Matko święta. Ale dowaliłem do pieca teraz. Ile? Już 2 minuty się ścigamy. Chłopie, to co najmniej o 1:50 za długo. Wiedziałem, że tu skręcisz, Franco Szwagier. A, zestaw sobie dam. I dobrze, niech sobie tam siedzi. Dziękuję. Parkowałem. Najgorsze jest to, że nie mam pojęcia, ile to trwa. Ale mam takie wewnętrzne uczucie, że króciutko, więc jeszcze jednego sobie ścigniemy. Tam jeden wjeżdża na autostradę. Właśnie jego sobie postaramy się dorwać, o ile nie zniknie nam magicznie. Nie znikaj, bo oni lubią czasem tak znikać. Chodź tu, gdzie jedziesz? Franco jedna. Mało nitro mamy. To sobie go podraftujemy trochę na początku. Co ty golfem jedziesz? Nie, 206. Myślałem. O, SMS. Gdzie jedziesz, pijaku jeden? Jedź normalnie, prosto. Co za jeleń? Jedźże normalnie, no kurde. Jakieś problemy masz? Parkinsona czy coś? Dobra, jedź. Moja fura jest żałosna, frajerze. To patrz. Patrz i płacz. I płać przy okazji. Zaraz zobaczymy, która fura jest żałosna. Aj, zahaczyłem dziada. Tum, 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 tum. Spider-Man. Spider-Car. O, jakieś nitro wsteczne było, bo zaczął mnie doganiać, jak wydaje mi nitro. 250. O. No pewnie, że nice. Czyżby 250 to było wszystko, na co stać mi samochodzik? No już jakby problemy ma z przyspieszaniem. Złapmy gdzieś prostą, to spróbujemy jeszcze nitro trochę dorzucić. No tu z prostą będzie ciężko, z tego co pamiętam. Ła, przeleciałem go. Bez skojarzeń tam. No i tyle samo. Czyli coś czuję, że gdzieś około 250-260 już ma max. To trzeba będzie znowu na dyno wjechać i go trochę podrasować. Ale kurczę, mi się wydaje, że on już 270 wyciskał. To czyżby ta skrzynia biegów mu bardziej zaszkodziła niż pomogła? Ej, kopsniemy się aż do tego. Do performance shopa. Idziemy to sprawdzić. Pojedziemy w sumie. W Need for Speedzie pójdziemy.
Silnik tak brzmi trochę dziwnie, śmiesznie, jak kosiarka. Enter shop i mówcie mi, co ja tutaj nawyrabiałem z tym samochodem. To było dziwne. I tego nie widać tutaj. Okej, to się nie dowiemy za bardzo, za wiele. Chociaż wjedziemy na dyno i zobaczymy, ile on tak naprawdę na maksie jest w stanie wyciągnąć teraz. No, z tego co pamiętam, to ostatnio miał 270, więc te 5 mu chyba przytyło. I chyba ma lepszy czas do setki. Bo kojarzę, że do setki miał coś 17. Moc chyba też ma nieco większą, bo kojarzę coś koło 6200, a jest 6900. Nie wiem, mogę się mylić. No dobra, w każdym razie tutaj zakończymy na dziś, na teraz. Także mam nadzieję, że pierwszy filmik z... pierwszy filmik dodatkowy z Outranów był znośny w miarę. Ja się przynajmniej mogłem wygadać i powiedzieć, co myślę. Dobra. Skoczmy do garażu. I jak zwykle w garażu... O, proszę, macie The Doorsów. O, właśnie. Ja przy okazji napiszę. I od razu ustawię... A nie tu chyba. Nie to było o tu i instrukcji. O, tak. Dobra, zapisało profil. Jeszcze ku pewności zapiszemy go ręcznie. Dobra, czyli teraz The Doorsi pojawią się też czasem w trakcie jazdy. No, więc z mojej strony to wszystko. Zapraszam Was do komentowania, oceniania, subskrybowania, jeśli jeszcze tego nie robicie, oraz odwiedzania mojego Facebooka, Twittera, Blogera, Google+, Planet Minecraft. I to wsio? Chyba wsio. Muszę sobie coś jeszcze załatwić, bo przyzwyczaiłem się do parzystej ilości stron. W każdym razie, trzymajcie się ciepło i na razie, hej!